Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną dawkę speedruna, czyli gram na 10 minut, komentuję ruchy. Zanim to jeszcze przypominam, bo do 28 września można nabyć kompleksowy kurs szachowy od zera do mniej więcej drugiej kategorii szachowej. Solidne podstawy, ponad 300 lekcji, ponad 250 kursantów już na pokładzie. Dzięki za to. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie szachus.pl i podlinkuję to wszystko w komentarzu oraz w opisie filmu. Dzięki i przechodzimy do speedruna. To, co widzowie bardzo lubią, zresztą ja też lubię to nagrywać, lubię się dzielić tymi swoimi przemyśleniami podczas gry. Szukam sobie przeciwnika. Mój ranking to już jest 2292. Spory. Moim celem jest dojście do 2400. Zobaczymy, czy to się uda. Zobaczymy, czy w ogóle znajdę przeciwnika o tej porze, chociaż teraz jest pora już bardziej wieczorna, więc powinien się ktoś znaleźć, aczkolwiek póki co jeszcze szukam, więc poproszę o chwilę cierpliwości. Zresztą zawsze możecie sobie tam przewinąć ten pasek, też rozdziały zamieszczam, więc na pewno nie trzeba tutaj słuchać mojego zbędnego gadania w tym momencie, więc zachęcam do przewinięcia również, żeby nie tracić czasu. Jako, że nie montuję filmów, tylko to wszystko leci na żywioł, to na pewno trzeba będzie ten pasek przewinąć. Dobra. Mów człowieku coś mądrego podczas tego, gdy szukasz przeciwnika. No słuchajcie, moi drodzy, to tak przy okazji, póki jeszcze się nikt nie znalazł, również też przypomnę o szachowo.pl, sklep szachowy, z którym współpracuję. Daje 10% zniżki dla klientów na hasło Pan Szachus. Dla mnie to jest też wsparcie. Dzięki z góry. Oczywiście pamiętajmy o łapkach do góry, pamiętajmy o komentarzach, ale dzisiaj dużo komunikatów, no ale w trakcie tego, gdzie szukam sobie przeciwnika, coś tam trzeba było pogadać, więc mam nadzieję, że jest ok. Póki co nie mam gracza. No i właśnie to jest ten problem, gdzie ten ranking już jest wysoki. O, mamy! Mamy! Szybki ruch. Szybki ruch. No właśnie, jak jest ranking wysoki, to ciężej o przeciwnika właśnie. Co? Wow! Wow! Co to ma być? Czy on chce zagrać C5? Ale jaja. Nie no, wiecie co, po ludzku chyba trzeba zagrać, czyli pionkami centralnymi. Tu nie ma wielkiej filozofii. Na pewno te wyjście tymi pionkami, znaczy E4 teraz, powinno być dobre. No właśnie, przecież gra E6, takie jakieś francuskie rzeczy, ciekawe. W ogóle zastanawiam się, czy bicie jest dobre. To jest oddanie gońca tak po prostu bez walki. Nie, nie oddam gońca bez walki. Nie zgadzam się na to. Może taki ruch jest ok. Tak, 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 tak. Kurczę, no skoczek A6. Dobra, gramy do centrum. Niech będzie. Pójdźmy pionkami do centrum. C5. Szczerze mówiąc, na ten ruch liczyłem. Tu jest po prostu D5. No i będą to podobne schematy do takiego Benoni. Coś w tym rodzaju. No właśnie, to się wszystko za chwilę wyrównuje. Wyprowadzam po prostu skoczka. Wybicie skoczka na A6, no nie sądzę, że byłoby jakieś dobre do końca. Skoczek na F3, wielkiej filozofii też tutaj nie widzę. Bicie to bicie tym pionkiem. Ok. Goniec zagra na D3. Tu po wybiciu od razu wybijam. Po roszadzie zagram ruch H3, chociaż można byłoby go zastosować od razu, ale zdążyłem. Ok. Chodzi o to, żeby bardzo ograniczyć gońca oraz skoczka na G4. Ten ruch jest bardzo ważny, uważam, więc warto się z nim zaprzyjaźnić. Hetman B6, przeciwnik gra szybko i według mnie ten ruch nie jest jakiś tam porywający, bo on sobie zamyka drogę do jakiegoś tam przełomu A6, B5. Dziwny ruch, robię roszadę. Oczywiście ja jeszcze gońcem nie mogę wyjść, bo jest atak na B2. Ale to jest ok, grajmy normalne szachy. Taki ruch mi się narzuca. Jak tak, to może tą pozycję zamknąć, z czym się będę mógł liczyć. Chociaż i tak może tak zagrać. Zagram tu, żeby zagrać wieżą i przejść do ruchu B4. Niech będzie A3. Może wygląda dziwnie, na skoczek się przerzucę, ok. Wieża B1.
I już mam konkretny plan. Chyba, że on zagra A5. Nie rozumiem, co jest w ogóle. Co to są za ruchy król H8? Może tak chce grać w ogóle? Nie no, bez jaj. Czy ja mogę tak? Inaczej zagram. Zagram gońcem. Zagram proste szachy. Nie będę za bardzo kombinował, bo to kombinowanie też może się źle skończyć. Taki ruch jest teraz piekielnie mocny. Bo tu jak wybije, on wybije, to będzie miał problem w centrum wielki. Nie rozumiem. A ja sobie zagrałem klasyczne szachy. Zobaczcie, roszada, klasycznie skoczki, gońce w centrum, pionki przed nimi wysunięte. No, esencja szachów. No, proste granie w szachy, uważam. No właśnie, co on tutaj kombinuje? Aha, dobra, teraz już wiem, co kombinuje. Tu chcę skoczka przerzucić. Ale gram tu, jak przerzuci, to bije. Bierze się, uaktywnia. Hello. Gościu, jesteś pozamiatany już. Przecież jak on zagra tak. Nie, no, nie rozumiem. Gość ma 2260 i gra jakby, no nie wiem, no miał z 1200. No, tak to oceniam. Bije, jest atak tu, jest bicie tu. Prosta taktyka. No dobrze, ale mogę zbić tu. Tak go przeceniam, żebym teraz trąbę nie dostał, ale no to, no to jest oczywiście pozycja miodzio. Zastanawiam się teraz nad ruchem takim. On zbije, zagram tu, potem widły. Okej, okay, gram hetman c2. Tu jeszcze grozi bicie na b7. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Czasami jestem po prostu tak zaskoczony, że. No dobra. No to bije tym. Dzieje się dokładnie to samo. Jak bicie tu, to tu. A nie, nie dzieje się to samo. Wróć. Przepraszam, bo jak tu, to on zbija tutaj. Okej. Okay. Figury nie zdobywam, ale mogę zbić na b7. Czasem przeciwnicy grają po prostu tak dziwnie, że aż mi jest dziwnie. Ten ruch mi się podoba, dlatego że przepilnuje pionkę i będzie takie posunięcie groziło. Bardzo mi się ten ruch podoba i grozi po prostu e5. Te pionki są tutaj zabójcze. Skoczek wszedł, ma jakieś tu pewnie niecne plany. Zastanawiam się, czy w ogóle tak mogę zagrać, słuchajcie. Tak. On tu. Za dużo dobrych możliwości. Niewiarygodne. W ogóle tu już mogę zdobywać materiał. Bicie tu i nawet d6. Tu i tu. Robi się duża przewaga. Ciężko się zdecydować. Może tak w ogóle zagrać, czy ja łapię hetmana za moment. Przepraszam, nie, bo tu będzie atak. To nie do końca. No dobra, coś trzeba zrobić. Chyba trzeba tutaj kopnąć. Dobra, bijemy na c7. Tam się będę zastanawiał długo. Wieża zbije. W najgorszym wypadku zagram tu i odbiję tu i tyle. No ale nie odbiję. Już gram z tym planem, to gram. Po prostu zagram d6. Będę miał dwie figury za wieżę. No i hop. No chyba to jest prosta kalkulacja. Dwie figury za wieżę. Wprawdzie tu są dwa pionki. Jednego on ma więcej finalnie, ale dwie figury. Proszę pana. Dajdzie jakoś. Nie, no, niesamowite po prostu, co tu się dzieje. Co tu się wyrabia w ogóle? Tak, chyba zagra mi tu. W ogóle będę chciał mu dać mata. Zastanawiam się, czy tu nie zbić jeszcze stępem. Nie, no, zbiję tego gońca. Ten goniec jest taki mało atrakcyjny, bo on mógł tam na A6 jeszcze wejść. A czy on może tutaj zbić? Ja tu, on tu. Nie, z figurą więcej zostanę. Gram goniec A2, żeby zagrać tak teraz. Może zagram E5. No właśnie, on tutaj się pcha. Oczywiście, goniec tu. I zaraz gram E5 i będę chciał mu zasadzić mata. Ciekawe, czy on to zauważy, jak zagram to szybko. Szybkie granie. Grozi mat. Czy on to widzi? No powinien. Pionek się zaawansował tutaj.
No tutaj, no idziemy tu i tu cię dziabnę. Chociaż tak możesz. Co? Co tu się dzieje? Dobra, trzeba wprowadzić wieżę. Trzymać tutaj pionkę póki co. Czasami taki gość, który gra szybko, może trochę wybić z rytmu, powiem szczerze. Taki ruch grozi, no właśnie. Tutaj też coś grozi, no właśnie. Ale zagram tak, o właśnie. I teraz jak zagrasz tu, to ja zagram tu. Jak ty mi zbijesz, wchodzę hetmanem i daję ci mata. To nawet teraz wchodzę. A tak można. Okej. Już to zauważyłem. To może tak zagramy. Tak zagramy. Skoczek tu. Tu. Bicie, bicie. Ja tam już wchodzę i daję mata. Gram tak szybko. Szybko gram w ten sposób, bo słabe czarne pola. A teraz grożę nawet wybiciem tutaj, jak w razie czego. Dobrze, bije tym. Tak, tego się ruchu nie boję, bo jest tak. Czy on się broni? Matko Boska, słuchajcie. Tu jest strzał. No ale chwila. Gram tu. On zbije. Ja tu. Grozi mat. On może dać szacha jakiegoś. Ja to zbiję, on to robi hetmana. Ja ucieknę. Będzie mat. Dobra, to jest mat. To musi być mat. Nie wiem, albo ja nie potrafię grać w szachy. Nie mam pojęcia. Przegrałem. Tu i tu. A jestem ciele mele. Masakra. No i właśnie, widzicie, kompletnie wygrana pozycja. Teraz jestem strasznie zły na siebie. Dlaczego tak? Ale przecież też troszkę myślałem. Ale też więcej gadałem. Masakra. Nie no, on ma wygraną. Tutaj gra. Ja biję, no tam nieważne, czy gra na F1, na H1, ja biję, on dorabia tutaj, ja muszę wybić, uciekam, on mi zbija gońca i mam gońca na dwie wieże, mogę poddać partę. No niesamowite po prostu. Ale odpaliłem najgorszą partię w speedrunie. I to jest sztuka, żeby przegrać partię kompletnie wygraną. To jest po prostu sztuka. Sztuka przegrywania. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Pięknie Krzysztof pograłeś. No on musi ten ruch widzieć. Tu teraz wygrywam. Nie widział ruchu wygrywającego. C1, chłopie. No teraz to wygrałem. Jest nieunikniony mat. Niewiarygodne. No takiej partii jeszcze nie było, no. Takiej partii jeszcze nie było w speedrunie na pewno. Różne rzeczy w szachach widziałem, ale żeby tak? Znaczy no fart oczywiście, ale już po prostu ja wiedziałem, że tak będzie. No ale jeszcze zagrałem, czy faktycznie znajdzie. No nie znalazł. Znaczy się, no nie znalazł, no powiedzmy sobie wprost. No nie zagrał tak. Niesamowite. No teraz to już mu nic nie pomoże. Jak poświęci hetmana, to już tam wie, że jak wejdzie, to nic nie daje. A tu nie ma obrony. Ale jaja. No tego jeszcze nie grali. Nie wiem nawet, jak to skomentować. No tego jeszcze nie grali. Masakra. Nie, no szachy są piękne, ale są też okrutne, nieprzewidywalne. No to jest gra po prostu królewska, no. Dobrze wiemy, że to jest gra królewska, no ale widzicie, co się dzieje. Czasami takie cuda się wyrabiają, że głowa mała. No gość teraz sam się pewnie złapał za głowę i no właśnie, no poświęca, to już nie daje nic w tym momencie. No tam, no, może tutaj zagra na G1, ale to już bez znaczenia. Niesamowite. Niesamowite. Jak to od razu. Z takiego wkurzenia człowiek od razu się robi taki szczęśliwy, co nie? Jak to szachy działają mocno na nastrój. Znaczy nastrój, no na takie emocje powiedzmy. A w życiu trzeba coś robić. Niektórzy grają po prostu w szachy.
No niestety, nic tu się nie wymyśli. To jest taktyka. Taktyka. Przede wszystkim taktyka. Podziało się w tej partii. Już nawet nie wiem, jaki dać tytuł, słuchajcie, na początek tej partii, bo coś niesamowitego. Niewiarygodna. Niewiarygodny zwrot akcji. Grał gość kompletnie źle debiut. Kompletnie niepoprawnie. Potem wyszła jakaś szansa, bo jakoś tak, no źle policzyłem po prostu i tyle. Wpędził mnie w taki wir szybszej gry, mniej dokładnej, no i no właśnie. No ale na dłuższą metę, jak na dłuższą metę ten zawodnik nie będzie robił wyników. Bo tak grać raczej się nie powinno. Powinno się raczej spokojnie. No. Jest jak jest. No myśli, gościu, no ale tu nic nie ma. Pata również nie ma. Co ciekawe, bo jakby nie było tego pionka tutaj. No ciekawe, czy to byłby pat. No nie byłby, nie byłby. Na szczęście jest ten pionek, więc nie muszę się nad tym zastanawiać. To też ciekawy motyw. Znaczy, aha, bo jest na końcu też bicie w razie czego. Znaczy, no, co ja tu mogę zrobić? No tak, zagram. No, poświęci kolejną figurę. Poświęcił dwa hetmany i dwie wieże. O, to będzie dobry tytuł może. Koszty nic nie dało. No dobra, Maciek. Nieistotne. 2299. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Co to była za partia? Nieprawdopodobna. Niewiarygodne. Szukamy przeciwnika w przedziale rankingowym 2274-2699. Mamy 2361. Walia. Okej, okay, są czarne. Okej, okay, gramy sobie. Mam nadzieję. Jest. Znamy ten ruch, znamy ten ruch. Zagrajmy sobie skoczek C6. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Już zabrałem mu kilkanaście sekund. W tym momencie zastanawia się gościu, jak reagować. D4, dobrze. D5. No to jest taka dobra wersja do gry. Przepchanie może nastąpić i koniec wyjdzie na F5 i sobie gramy w szachy. Oczywiście, jest ok. Pozycja będzie miała charakter zamknięty. Tutaj będę kombinował w postaci E6. Dobra, jest tutaj atak, w porządku. Myślę, że. Zastanawiam się, czy tak nie mogę. Mogę tak zagrać. Jak mnie zbije, to ja zbijam i idę C5. Wszystko zdążę pięknie. Zgram sobie E6 od razu, żeby goniec miał furtkę do wyjścia. Poza tym skoczek E7 za chwilę. Mogę tak go pogonić. To jest taka trochę lepsza wersja francuskiej, tak według mojej oceny. Bije, super. No dobra, to gram C5 i prostuję pionki. Teraz to już w ogóle jest pięknie. On nie ma białopolowego gońca, kluczowej, ważnej figury w tych strukturach. Okej. Okay. Zastanawiam się teraz, czy tak nie zagrać. Chodzi o to, żeby szybko. Skoczek na H6 mi się tak średnio podoba. Bo jak zbije, to on mi zbije. Dobrze, trzeba jakoś mądrze do tego podejść, tylko zastanawiam się jeszcze jak. Może tak w ogóle zagrać, drugi raz figurą. A zagram H5. Zagram H5. H5 zawsze mi tutaj tej figury nie wypędzi. Poczekajmy, aż on zbije na C5. O ile zbije. A poszło ostre zagranie. Poszło ostre zagranie. Dobrze. Zbije pionkiem. Jeżeli on da mi szacha, to ja hetman D7. I bardzo będzie mi to odpowiadało. H5. Może nie do końca rozwojowe. To trzeba wyprowadzić. Przede wszystkim skoczka trzeba wyprowadzić. No tak, tutaj gram sobie hetmanem. On zbije na C4. To na pewno. Ok. I zagram wieża D8.
żeby wymusić coś z tym pionkiem. On może tak zagrać. Robi się ciekawie, ale szybko tam. Szybko skoczek H6. Tutaj będę groził. Chodzi o to, żeby szybko zrobić roszadę. Tak nie może zbić, bo jest goniec D3. Ale może skoczkiem zagrać. No właśnie. Tutaj skoczkiem zagrał. A to jest ciekawe. To chyba gorsze. Goniec E7 gram szybko. I zrobię roszadę. No, zwariowana pozycja, ale cały czas on nie może bić. Jak ja zbiję, to on tu zbije i będzie mi gońca atakował. Ale dobrze jest w sumie. A, no właśnie. Dobrze jest w sumie. Pytanie, czy ja chcę tego gońca. Ten goniec jest świetny tutaj na D5 jakby stanął. Dobra, zamykam oczy i robię roszadę. A, tu bicie jest. A, niech bije. Co tam? Intuicyjnie. Zamykam oczy. Niech bije. Nie pomyślę, czy tak. Dobra, zbił. OK. I zbije tu pewnie. Nie wiem, co to za poza. Kompletnie zwariowana, ale zbijam również skoczka silnego. On zbije hetmanem na 100%. I jakiś taki ruch wymyślę. Ewentualnie król H7. Król H8. Dobra, chwila. Nie, najpierw gońcem. Po ewentualnej wieży po prostu zagram C6 i stawiam sobie tutaj gońca. I będę chciał po linii G'ego atakować. Jak to w pionkach wygląda? 6 pionków. O, już mam 5 pionków. 2, 4, 6, 7. Ok. Teoretycznie mogę zbić tu, ale nie chcę. Król H7. A, wieża C1 i tutaj on mi wymienia hetmany. Spryciarz. Spryciarz, to znaczy ja źle zagrałem. No dobra, zagram po prostu wieża C8, bronię pionka pasywnie, ale to jest chwilowa sytuacja, dlatego że ja chcę tu ustawić szybko gońca, znaczy chcę wieżę w ogóle na G8 szybko ustawić. Póki co nie mogę, gram tak. Bardzo zwariowana pozycja. A gość ma 2660 w ogóle. No i tak, i tutaj atakujemy. No i teraz jak G3... On tam jakiegoś szacha może trzasnąć oczywiście. To H4. Będziemy tam od razu poddrapywać. Tutaj. To chyba tak. Albo tak zagramy. H4, H3 chcę zagrać. A co tam? Spróbuję osłabić mu tutaj tego króla. Dużo pewnie dobrych ruchów. A, i skoczek E4 jest takie posunięcie. A to bardzo sprytne. Skoczek E4 byłoby bardzo dobre. Musiałbym po prostu wybić to. Czy ja jestem w stanie coś mu tutaj zrobić? Jakieś kuku. Może tak w ogóle zagrać. On w przelocie, a ja tutaj. On skoczek, wprawdzie tu nie wchodzi wtedy. Ale wygląda to dziwnie co najmniej. Dobra, H3 najpierw. Nadgryziemy go trochę, bo zawsze mogę drugim pionem lecieć. Gram trochę szybko. On tutaj pionem zasuwa, szybki jest. I F5. Jak tu, to tu. Jak tu, to zbije, zbije, zbije. On wieża F1 i co dalej? Krzysztof, powiesz. Strasznie dużo pionów oddałem. Co ja mogę powiedzieć, jak ja nic nie mogę powiedzieć? Co? To jest nadzieja. Przecież słuchajcie, on mógł hetmanem na E7 zagrać. Goniec dobrze pilnuje też A8, to jest ważne. Wieża G7 również można spróbować, ale on w ogóle źle... Ja zagrałem tragicznie, to jest pewniak. Dobra, on wraca. Idziemy pionkiem, idziemy atakować tam. Kurczę blade, co będziemy się czaić. Jak tu szach, to tu. Jak skoczek, to nie wiem co w sumie. H4, on idzie, ja też idę. Dawaj tutaj. G4 zagrasz? No powinieneś raczej. Wtedy tutaj kopnę i spróbuję tam uderzyć i dać mata, no. Bo jak inaczej? Hop. Tu kopnę, tu, tu. No i będę matował. Tam wieża wchodzi.
Znaczy, po wybiciu on może też odejść, ale wtedy bierze tutaj. Mam cię. Nawet nie liczę. Nawet nie liczę tej pozycji. Nawet nie liczę. Co mnie tam? Jeżeli G4. Masz i się męcz. Król F1 jeszcze może być. Ha, nie ma. Bije. Goniec zwierzał cały czas tu bronią. Koniec gry. Wygrałem. Znaczy jeszcze nie. Ale prawie już. Skoczek z Kuban. Poczekajcie, żebym ja tu się nie władował jeszcze w jakieś... Tu. No dobra, szacha. Czekajcie, bo tutaj będzie szach. Szach. Tu. Kurczę, balans. On mi się stąd jeszcze wygrzebywuje. Co ja mówię? Wygrzebywuje? Że F8, no grać muszę, tak? Kurczę. No niesamowite. Nie wygram tego. Ale tam poszedł, to lepiej dla mnie. Tu. No nie potrafię wygrać partii. W takim ataku. Ha, tak i mogę jeszcze tak zbić, ale ha, tak. On tu jak ja. Co dzisiaj są za partie? Niesamowite. Ja sam się sobie dziwię, co tu się w ogóle dzieje. Chwila, tutaj. Tutaj to tutaj uciekniesz, kolego. Niestety, tak mi uciekniesz. Nie będę miał szacha. Pionek będzie wprawdzie wolny, ale to za mało. Cichego ruchu żadnego nie widzę, typu tutaj. No możesz tu. Ja wtedy tu. Tu pilnuję mocno, ale czy mat tam jest? Nie widzę mata. Po prostu nie widzę mata. Jeszcze raz, tak. Wejdzie wieża. Tutaj na 100% zagrasz. I wtedy co? Wtedy tak. I tutaj. Skoczek pilnuje dobrych pól. Nie ma łatwo, nie ma łatwo. Wtedy może jakiś cichy ruch. Oj, myśl, człowieku, myśl. To będzie tak stało jakiś cichy ruch. Tutaj może tak. Może bicie po prostu będzie dobre. Tu będzie hetman. Skoczę tutaj. O, właśnie. O, właśnie. Będzie cichy ruch. Dobra. Chwila. Gramy tak. Cichy ruch zagramy. Tak. No tutaj musi. Nie ma wyjścia. Tu jak zagra to... Aha, tak mogę wtedy. Dobrze. Tak. On musi z powrotem. A jak tu zbije cichy ruch, to szach i weźmie wieżę. Ale cichy ruch wymyśliłem. No naprawdę, Krzysztof, jesteś taki cichy ruch, że głowa mała. A to teraz. Tak, muszę wrócić chyba. On mi weźmie tu. I tak. Wieża tu. Ajajaj. To się narobiło. Może tutaj w ogóle zagrać. On dorobi hetmana. Może jakiś remis. Dobra, bierze F7. Nie wiem, bierze F7. Jak dorobi hetmana, to może go jakoś wyszachuję i potem wezmę tego hetmana i będę go jakoś próbował atakować dalej. Nie widzę tutaj opcji, żebym mógł jakoś go oszukać, szczerze mówiąc. A, przeoczyłem takie posunięcie. No to się nie popisałem, niestety. Dobra, tak, muszę się zasłonić, nie mam wyjścia. Jakieś takie szachy, coś tam. Aż niewiarygodne, że tutaj nie było wygranej. A, muszę sobie zobaczyć to z silnikiem wszystko, bo... niewiarygodne. Czyli po prostu zagrałem za szybko. Ha, wieża G1 i się robi już klopsik.
Tak, zagram. Drobienie hetmana, ok. On tak szybko to policzył, a jak zagram tak. On tu, ja tu. On tu. Krzysztof, no niestety kombinacja ci nie wyszła. No moi drodzy, wybaczcie. No jeszcze mi pisze tutaj. Buźkę mi wysłał. Co za gość. Niewiarygodne, no. Niewiarygodne. No nic nie ma. Nic nie ma. Przegrana czarnych. Król niby tutaj sobie sam chodzi, ale nic niestety nie ma. No, 2-400 będzie zrobić ciężko, albo trzeba będzie się po prostu skupić bardzo mocno. Bo tutaj czuję, że po prostu wszystkie te, znaczy nie wszystkie, ale akurat tę partię powinienem spokojnie wygrać. W moim odczuciu. Ale to takie gadanie oczywiście, wiecie o co chodzi. No dobra, nic tu nie ma, zagram tak na przypał, może się pomyli, zagra tak. Ale się nie pomyli. Skoczek zbije. Wejdę tam, za chwilę się poddam. Jeszcze go zaskoczyłem. Właśnie. Właśnie, 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 właśnie. A może jakieś wieczne szachy? A, nie, przecież tu hetman broni. A dobra. Dobra, trzeba się poddać. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.